Dzień dobry, gdyby dziś ktoś zapytał, jaki najlepszy telewizor wybrać bez przepłacania, zdecydowanie odpowiedziałbym, że jest to LG OLED C3, czyli ten telewizor. Dlaczego tak jest? Jest to sprzęt, który jest dopracowany pod każdym względem i pomimo tego, że wiadomo, jest to OLED, nie kosztuje mało, to nie czuję, aby jakakolwiek, chociażby jedna złotówka była w tym przypadku przepłacona. Jesteście ciekawi, co ten telewizor potrafi? Maciej Turalski, zapraszam Was do oglądania. Firma LG bardzo chwali się tym, że jest z OLEDami na rynku już około 10 lat. Jest to naprawdę duży kawał czasu. Przez ten czas, po pierwsze, producent zdążył się pozbyć tak zwanych problemów wieku dziecięcego, gdzie telewizory mogą mieć jakieś swoje wady. Po drugie, zdążył dopracować swoje technologie tak, aby były one możliwie jak najlepsze, aby wycisnąć z nich, jak to się mówi, jak najwięcej. I właśnie przykładem takiej dopracowanej technologii, takich najlepszych podzespołów, które LG włożyło tutaj, mając swoje 10-letnie doświadczenie, jest model C3. Oczywiście jest na przykład jeszcze wyższy model G3, ale tamten ma w sobie pewne nowości, które jak zwykle stawiają pod znakiem zapytania to, jak będzie on działał. Tutaj jest wszystko, co najlepsze, oczywiście z pewnymi ulepszeniami na ten rok. I dlatego właśnie ten telewizor jest takim rozwiązaniem, który dla wielu z nas może być po prostu pewniakiem w wyborze dobrego telewizora. Testowany, ten stojący za mną model posiada matrycę o przekątnej 55 cali, ale cała seria C3 jest bardzo bogata, bo posiada telewizory od 42 przez 48, 55, 65, 77 i 83 cale. Tak, aż tyle matryc do wyboru, więc w zasadzie każdy dobierze coś dla siebie do wielkości swojego pokoju, aby było jak najbardziej odpowiednie. Poza tym, jeżeli chodzi o stylistykę, to jest tu klasyczna stylistyka mega cienkiego, bezramkowego ekranu OLEDowego. Bo zobaczcie, to wszystko jest postawione na takiej jednej aluminiowej tutaj nóżce. Cały ekran jest bezramkowy, nic tutaj nie ma. Jeżeli spojrzymy na niego pod kątem, to widzimy właściwie tylko kilkumilimetrową matrycę OLEDową, taką bardzo cienką, świetnie, nowocześnie to wygląda. I dopiero w części tam z tyłu tego ekranu jest elektronika, są złącza, czyli wszystko, co niezbędne, aby to wszystko dobrze działało. Bardzo ładna stylistyka, która też już od lat jest w LG i cały czas wygląda nowocześnie i wygląda jak sprzęt bardzo wysokiej klasy. Standardem, do którego LG zdążyło nas już przyzwyczaić, jest ten pilot Magic. To jest pilot, który z jednej strony ma standardowe przyciski, z drugiej strony ma przyciski, które kierują nas na boki, góra i dół. Jest potwierdzenie, to potwierdzenie jest też z takim specjalnym kursorem, który się tutaj kręci. Ale poza tym pilot Magic, jak pewnie wiecie lub może jeszcze nie, to opowiem, to jest też pilot, który ma w sobie żyroskop, tu jest kursor na ekranie i ruszając po prostu ręką sterujemy tym kursorem. Bardzo fajna, bardzo wygodna sprawa. Może przy pierwszym spotkaniu wydawać się to trochę dziwne, ale już po naprawdę 15-20 minutach sterowania przyzwyczajamy się i doświadczamy, jak bardzo potrafi to przyspieszyć każde działanie na telewizorze. Bardzo fajna rzecz. LG zdążyło nas już przyzwyczaić do bardzo bogatego wyposażenia swoich OLEDów i bez względu na to, czy jest to OLED podstawowy, czy OLED spółki premium, to ma on w zasadzie wszystko, co powinno być. Model C3 klasyfikuje się jako średnia półka OLEDów, a pomimo wszystko ma on wszystko to, co powinno być w telewizorze jakości premium. I mówimy tu zarówno o wyposażeniu fizycznym, sprzętowym, jak i o technologiach, które są tutaj wbudowane i możliwościach, które ostatecznie dają te nowoczesne technologie. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli o wyposażeniu sprzętowym. Chodzi tu m.in. o złącza. Mamy do dyspozycji aż 4 złącza HDMI 2.1, w tym jedno z eARC oraz technologią CEC. Są one w stanie odebrać sygnał 4K 120 Hz oraz współpracują z zaawansowanymi technologiami synchronizacji obrazów w grach, czyli Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode, FreeSync oraz G-Sync. Telewizor wyposażono także w dobrej klasy system audio. Naprawdę w tym przypadku nie ma na co narzekać. Oczywiście kino domowe to nie jest, jeżeli ktoś będzie chciał, to zrobić sobie prawdziwe kino domowe, ale stawiając taki telewizor gdzieś niezależnie w salonie lub w gabinecie, czy na przykład w sypialni, gdzie nie ma miejsca na dodatkowy sprzęt audio, to to, co jest tu w środku włożone, jest naprawdę wystarczające. Mamy tu system 2.2 o mocy łącznie 40 W, czyli są dwa głośniki, które puszczają dźwięk w górę, on się odbija albo od sufitu, albo od ściany i dociera do nas, tworząc lepszy dźwięk przestrzenny. Do tego są dwa subwoofery, które naprawdę słychać. One działają świetnie, robią bas bardzo przyzwoity i jednocześnie całe to połączenie tworzy również bardzo dużą zrozumiałość mowy. Poza tym, przechodząc do obrazu, matryca, która tutaj została zastosowana, wyświetla obrazy 4K, oczywiście, w 120 klatkach na sekundę. Poza tym współpracuje ona w pełni z obrazami wysokiej rozpiętości tonalnej, czyli HDR10, HLG oraz oczywiście, tak jak w LG, Dolby Vision. Dzięki technologii OLED zapewnia ona oczywiście nieskończony kontrast, czyli daje nam pełną czerń w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy jest zupełnie ciemno, czy jest nieco jaśniej, czy mamy rozświetlony pokój, tak jak teraz u mnie. I dodatkowo dzięki technologii Brightness Booster, czyli tej wzmacniającej jasność, osiąga ona naprawdę wysoki poziom jasności, bo jest to około 800 kandeli na metr kwadratowych w szczycie, czyli to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dlatego też jakość HDR, czy bardziej efekty HDR-u, które jesteśmy w stanie zobaczyć, są naprawdę doskonałe. One potrafią zrobić wow, jak to fajnie, ostro potrafi zaświecić. No i ten kontrast w HDR-ze nam się cały czas zwiększa. Ta wysoka jasność to jest właśnie nowość, czyli technologia Brightness Booster, która po prostu rozświetla w szczycie jeszcze bardziej cały obraz po to, aby ten efekt HDR był mocniejszy. To jest coś, co jest nowego, coś, co weszło dopiero właśnie w tym modelu. No i sprawdza się, działa. Porównywałem też z innymi modelami, widać tutaj różnicę oraz widać przeskok do przodu w jasności tego panelu. I dzięki temu, że ten telewizor osiąga naprawdę wysoką jasność, możemy zapomnieć także o takich zarzutach, które przeciwnicy mówili o OLED-ach jakiś czas temu, że jasność tam jest niewystarczająca do świecenia na przykład w dużych, jasnych pomieszczeniach, albo że OLED to jest telewizor raczej na wieczór, a nie do oglądania w dzień. To jest już dawno nieprawda. Tak naprawdę jasność powyżej 500 kandeli jest już wystarczająca do jasnych pomieszczeń. W tym przypadku 500 to jest minimum, które ten OLED sobie wyświetla, z którym sobie bez problemu radzi, 800 nawet w szczycie, więc jak najbardziej może ten telewizor pracować nawet w dzień, nawet w jasnym pomieszczeniu, nawet w oświetlonym pomieszczeniu, tak jak tutaj, i pełna jasność będzie widoczna, a z drugiej strony w tym OLEDzie czerni nie jest degradowana przez światło dzienne, więc jest to kolejny plus mówiący o tym, że tak naprawdę nie tracimy kontrastu, nie tracimy kolorów, tylko wszystko widzimy tak samo dobrze, niezależnie od warunków, w jakich ten telewizor jest postawiony, umieszczony, w jakich pracuje. Telewizor LG obsługuje także obrazy o szerokiej palecie barw. Szeroka paleta barw, chodzi tutaj o to, że po prostu tych kolorów widzimy więcej, że są łagodniejsze przejścia tonalne, że jest lepsza gradacja kolorów, że kolory są bardziej nasycone. No i tak klasycznie to paleta barw dla obrazów HD to jest Rec. 709, dla obrazów Ultra HD to jest m.in. DCI-P3, no i tą są w stanie wyświetlić w 99%, to jest świetny wynik. No i jest jeszcze paleta większa, Rec. 2020, to wyświetla w 90%, czyli też jest to bardzo dobry, szeroki zakres wyświetlania kolorów. No i nad tym wszystkim, czyli całością wyświetlanych kolorów, obrazów, nad polepszaniem jakości tego obrazu, tutaj czuwa procesor Alpha 9 6. generacji ze sztuczną inteligencją. To on m.in. odpowiada za to, jakie ostatecznie widzimy kolory, odpowiada za podbicie jakości obrazu do jakości Ultra HD, czyli żeby jak najbardziej zbliżyć do tego, co wyświetla matryca, żeby poprawić jakość obrazów SD, z tym również świetnie sobie LG radzi. Docelowo chodzi też o płynność ruchu, o ostateczne kolory. Ten procesor Alpha 9 6. generacji też jest już procesorem, nad którym LG się napracowało bardzo długo i to wszystko bardzo dobrze działa. To, za co najbardziej cenię sobie LG, to już jest już ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o kwestię obrazu, to jest płynność ruchu. Moi drodzy, płynność ruchu to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi musi poradzić sobie producent telewizora, który chce wyprodukować dobrą elektronikę do matrycy, z której korzysta. LG już zna swoje matryce od lat, produkuje pod nich elektronikę i tą elektronikę też poprawia, czyli oczywiście te technologie, które zarządzają obrazem, i płynność ruchu jest tu, co tu dużo mówić, jest po prostu najlepsza z możliwych, koniec, kropka. Naprawdę wszystko wygląda płynnie, fajnie, nie klatkuje, w porównaniu z innymi telewizorami, a porównywałem, wygląda dużo lepiej. Więc pod tym względem w zasadzie nie ma sobie równych. Dużo można mówić o technologii, elektronice i świetnej matrycy OLED. Najważniejsze jednak są wrażenia z oglądania obrazu na tym telewizorze. Oczywiście pierwsze, co rzuca się w oczy, to głęboka, mięsista czerń. I jest to coś w zasadzie niemożliwego do uświadczenia w innych telewizorach, a nawet w niektórych innych OLED-ach. Matryca LG ma to do siebie, że niezależnie od warunków zewnętrznych nie szarzeje, czyli nie zmienia poziomu wyświetlanej czerni. Dlatego właśnie telewizor uzyskuje świetny kontrast zarówno w dzień, jak i podczas wieczornych seansów. Szeroka paleta barw, poza jasnościami, również przyjmuje dużo ciemnych składowych, co dodatkowo uwydatnia barwy i robi wrażenie lepszej głębi obrazu. Kolory są mocne, dobrze nasycone, ale nie przekolorowane i wyglądają bardzo naturalnie. Bardzo dobre wrażenie robi technologia Brightness Booster. Dzięki niej widać dużą jasność w cenach HDR, ładną szczytową biel tam, gdzie jest potrzebna. Obraz zyskuje też na jasnych barwach, jak i w bardzo zróżnicowanych scenach. Wysoka jasność oraz świetna czerń sprawiają, że fantastycznie ogląda się na tym telewizorze każdą możliwą treść, a jednocześnie jest to także dobry telewizor do grania w gry. Poza tym dla graczy nie dość, że mamy wysoką jasność szczytową, co jest bardzo istotne, mamy mocne kolory, co pozwala nam zobaczyć też więcej szczegółów. Jednocześnie na tle tej mocnej czerni też widzimy dużo najmniejszych nawet drobiazgów, co tym bardziej pomaga nam w rozgrywkach, co może także sprawić, że szybsze dostrzeganie danego najdrobniejszego nawet elementu znacznie może działać na naszą przewagę w grze. Dodatkowo dla graczy jest też specjalne menu do gier, które pozwala na sterowanie tymi parametrami, które właśnie podczas rozgrywek mogą być istotne do jakichś zmian. No i ostatecznie dla graczy parametr input lag też jest bardzo istotny. Tutaj w zależności od wyświetlanego obrazu, czyli od jakości, ten parametr waha się pomiędzy 5 a 10 milisekund, także i tak jest to świetny wynik. No i ostateczna kwestia to Smart TV. Oczywiście jest tu system WebOS 2.3, czyli kolejna generacja tego samego systemu, z którego LG bardzo się chwali. System WebOS oczywiście trochę się zmienił na przestrzeni lat. Po pierwsze ewoluował z takiego małego paska z aplikacjami do okna pełnoekranowego, na którym widzimy wszystkie nasze aplikacje. Mogą to być aplikacje VOD, radiowe, muzyczne, informacyjne, jakiekolwiek inne gry czy cokolwiek takiego. Dodatkowo mamy też okna z takimi trailerami, informacjami, z tym co najważniejsze w danych aplikacjach. No i ostatecznie sterowanie. To odbywa się albo za pomocą tego pilota. Tak jak powiedziałem, pilot Magic z kursorem, który pozwala na szybkie wybieranie danych treści. Bardzo nam to ułatwia. Z drugiej strony mamy tu sterowanie głosowe, które też zarządzane jest sztuczną inteligencją, więc na bieżąco uczy się tego, co mówimy, albo treści dostępnych w internecie. No i to wszystko naprawdę działa bardzo sprawnie. Kolejny plus za własny, rozwijany przez siebie system, no to oczywiście jakość działania tego systemu, czyli szybkość, stabilność, to wszystko jest na najwyższym poziomie. Bardzo szybko działa, nie wiesza się, nigdy nie uświadczyłem niczego złego, no ale wiadomo, że jest to zaleta tego, że LG samo to produkuje i samo to produkuje pod swoją elektronikę, więc optymalizacja w tym przypadku jest bezbłędna. A więc podsumowując, telewizor, który ma naprawdę świetne kolory, walory obrazu, świetny ruch, no i oczywiście system Smart TV. Telewizor zrobiony na bazie 10 lat doświadczeń jednego z największych producentów i to wszystko w cenie, która tych, którzy oczekują dobrego obrazu, absolutnie nie powinna zdziwić. Ja dziękuję za uwagę, piszcie w komentarzach, co myślicie o takim sprzęcie. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!